hej, hej, słoneczko, fajnie świeci, a ja zaraz obalę mit, że nie trzeba chodzić do lasu, żeby zbierać grzyby. Mam tu oto taki koszyczek. No niestety nie wiklinowy, ale bardzo mi się podoba koszyczek, który ma Agnieszka z kanału Agnieszka Sulejówek sprząta las. A ja idę na grzyby. Pamiętacie mojego shorta króciutkiego, jak były malutkie? O, grzybki dojrzały już do zbiorów. Ale zaczniemy od początku. Jestem oczywiście u siebie na podwórku. Patrzcie, tutaj. Dwa kozacki. Tych na razie nie ruszam. Dzisiaj będę zrywał maślaki. Tam są jeszcze jakieś inne trójaki. Chyba to są krowiaki podwinięte. Ich w ogóle nie ruszam. Pod sosenką się nie... Przepraszam, pod brzuszką nie przyjęło się nic takiego jadalnego. Tylko jakieś takie dziwaki. Niech sobie rosną. A my tu mamy kozaczki. I one, powiem wam, fajne są. Fajne. Puk, puk. Twarde sztuki. Ale niech rosną. My idziemy na maślaczki. I wiecie co? Tu jest dosłownie wysyp tych maślaków. Ale wiecie co? Ja może je policzę. Koszyczek na razie odłożę. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wiecie co? Nie będę liczył, bo ja już je policzyłem wcześniej. Spójrzcie. To nie są małe maślaki. Zaraz będziemy je zrywać. Ich jest wszystkich. Jak policzyłem, to nie wszystko, bo jeszcze tutaj urosły. Łącznie z tymi jest 60 maślaków. Tam jeszcze dwa. 62. A tam co? Teraz zobaczyłem. Dwa małe kozaczki. Wczoraj ich jeszcze nie było, nie widziałem. Niech rosną. Już mi pachnie sosik. I tutaj pod drzewem, jeszcze gdzie zawsze wyrzucam odpadki z grzybów, tu się właśnie grzymia zaszczepiła i wyrosły jeszcze takie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak one się nazywają. Fioletki? Lub gołąbki. Gołąbek Recykling, pozdrawiam ciebie serdecznie. Powiedzcie w komentarzach, co to za grzyby. Podejrzewam, że jadalne, bo widziałem, że ktoś kiedyś takie zbierał. Ale dzisiaj u Gałgana jest smak na maślaka. Maślaczki, maślaczki dojrzały. Bierzemy się za cięcie. Cały caluśki koszyk grzybów. On waży z 5 kg. Idę teraz obierać. Oczywiście ręce będą brudne. Wiesz co, Gałganie, masz rację. Trzeba zrobić leśny rekonesans. Co w lesie za grzyby są? Myślę, że wszystkie. Ale czy one się nie będą bały Gałgana? Czy się nie pochowają? Zaraz to sprawdzę. Taś. Luś. No Holender. Pochowały się. Chodzę, szukam, patrzę. Wołam. A grzybów nie ma. A to mi się udał wypad. Jest. Jest, jest, mój pierwszy w sezonie. Dzień dobry, królu grzybów. Kłaniam ci się nisko i zabieram cię w podróż na patelnię. Jest. Piękności. Do koszyczka.
Aj, nie mogłem się doczekać, nie miałem możliwości chodzenia do lasu wcześniej, ale zrobiłem sobie taką piękną wycieczkę. Jest! Jest, 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 jest! Spaceruję sobie po lesie. Na razie większych rewelacji nie ma, ale mój wzrok przyciągnął ten oto okaz, te okazy. Maniuś! Ja ich nie jadam, ale zobacz. To nie jest zwykły wypierdek. To jest patelnia piękności. Aż chyba zrobię zdjęcie na ikonkę. Piękne są czerwone. Może nie będzie tak źle. Bo wyszłem na ścieżkę. A każdy chodzi krzakami. Piękna baryłeczka. Do koszyczka. Trzeba się rozejrzeć. O, widzę następnego. Czyli się dobrze zapowiada. Czyli tutaj jeszcze tabun ludzi nie przeszedł. Bo samochodów tam było na parkingach mnóstwo. Ludzi też jest sporo. Ale grzybki lubią gałgana. I dlatego się pokazują. Ukłoniłem się królowi grzybów. Oczywiście, że się ukłoniłem. I wiecie co? Widzę kolejnego. Ale frajda. Michał się cieszy. Chodź maleństwo, chodź, nie bój się. Ładny jesteś, śliczniutki. Do koszyczka. A ja zaraz poszukam. No skup się. Kiepskie światło jest. A ja poszukam dla ciebie towarzystwa, żeby ci nie było samotno. Braciszku, siostrzyczek. Myślałem, że będzie kiepsko. Ale powoli się rozkręcam. Zobaczcie. To jest kozak czerwony. No. Grze go nie wziąć. Nawet nie można nazwać go zapałką. To jest maczuga. Haha. Śliczny. A ty co taki jakiś zmarnowany? Bambaryłka. Fajne miejsce trafiłem. Kozaczki czerwone wychodzą. W jednym miejscu, no, ze 20 znalazłem. Fajnie. I teraz trzeba przeskanować okolice, bo jak jest parę, to może i parę będzie więcej. Ja już powoli będę kończył. Zmierzam ku samochodowi. Może jeszcze coś tam wpadnie, może pomarudzę, tak jak goldziki. Że nie ma nic, a na końcu trafi jakiś wielki okaz. Ale nie jest źle. Zobaczcie, co do tej pory znalazłem. Pół koszyczka. No można powiedzieć, że w godzinę czasu, bo 20 minut nie znalazłem już nic, dlatego się zbieram. Liczyłem na prawdziwki, ale większość jest kozaków czerwonych. Czyli warto pomarudzić, bo na wyjściu z lasu jeszcze 3 kozaczki. Do koszyczka. Jest czwarty. Czyli można powiedzieć, że grzyby w lesie są. Jak najbardziej. A czy są grzybiarze? Jak najbardziej, grzybiarze też są. Samochodów jest sporo, grzybiarzy jest sporo, ale każdy dla siebie coś znajdzie. O, wiecie, to jest mnóstwo naciętych korzeni, czyli z takich dużych okazów to nawet nie ma co liczyć. One są gdzieś albo w głębi lasu, albo trzeba naprawdę trafić w miejsce, gdzie jeszcze nikt nie zaszedł. Ja takiego miejsca nie znalazłem. Ja jestem zadowolony. Uzbierałem sobie grzybków, może jeszcze ze dwa razy wyskoczę. I dla mnie wystarczy. Ja nie szabruję grzybów w lesie, ja zbieram dla przyjemności. Ale ich w lesie nie obieram, bo obieram je w domu. A po co? Bo wszystkie obierki trafiają do wiaderka. A z wiadereczka po namoknięciu pod brzuzeczkę. I to teraz wystarczy zakopać. Bez żadnych drożdży, bez żadnych cukrów. A co z tego będzie? To się zobaczy. Bo może będzie tak. Hej, hej. Pozdrawiam was wszystkich. Z Gór Świętokrzyskich. Idźcie do lasu. Odpocząć.